Siemano. Hej. Witam Was serdecznie. Znajdujemy się w firmie Procar Garage, firmie, która jest odpowiedzialna za budowę czarnej wdowy E46. Ze mną Piotr, cześć. Właściciel firmy Procar Garage. Człowiek, który podjął się mojego szalonego pomysłu budowy driftowozów 3 miesiące. Wykonać niemożliwe. Ale wszystko wyszło ku dobremu, tak? Się da. Co się tu zadziało, Piotrze? Co się tu zadziało? No co, przyjechała goła buda, niekoniecznie nadająca się na driftowóz. No ale cóż, no zaczęliśmy działać. Jak widać, efekt jest jaki jest. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby to auto wyjechało na najbliższą rundę. Dokładnie, za miesiąc pierwsza runda uliczna Kłodzko. Silnik osadzony, po rewizji. Uniknęliśmy rewizją w ten sposób zatarcia się go, ponieważ było już nim bardzo źle po otwarciu. Został odreanimowany. No jak widać, gotowy do odpalenia praktycznie. Czekamy tylko na wiązkę, którą zrobi Dominik. Firmy Power Makers. Jesteśmy na etapie budowy układu chłodzenia. Jak widać, tutaj już część wychodzi. Będzie przechodzić przez ścianę grodziową, aż do chłodnicy, którą zamontowaliśmy z tyłu, wedle życzeń właściciela. Dokładnie, to było moje nakierunkowanie, żeby jednak tą chłodnicę, gdzie wcześniej W3, żeby była ona z przodu, teraz znalazła swoje miejsce w bagażniku, co na pewno wyeliminuje dużo problemów z temperaturami, szczególnie w takie naprawdę upalne dni. No dodatkowo tutaj ochłodzenie całej jednostki zadba etanol, na którym będzie po prostu ona wystrojona. Zapewnia to dużo niższe temperatury pracy silnika. No jak widać, tutaj już cały układ pod etanol wstępnie jest rozmieszczony. Czekamy tylko na przewody, złączki, no i co? I lecimy z tematem w stronę silnika dalej. Coś więcej powiem jeszcze o układzie chłodzenia. Będzie zasilane, z tego co tutaj wiem, zewnętrzną pompą. Tak, pompa akurat silnika N54, mamy ją tutaj również. No i co jeszcze? No wiadomo, tutaj wlatuje firewall, tutaj będzie wlot nakierunkowany na chłodnicę, tutaj dodatkowo chłodniczka paliwa. No a co, reszta układu chłodzenia, czyli intercooler i chłodnice oleju, wspomagania już znajdą swoje miejsce z przodu. Naprawdę, Piotr, dobre tempo. Naprawdę dobre. No, staramy się w miarę możliwości, już coś tam w środku jest poubierane, jak widać układ hamulcowy jest częściowo złożony, spód generalnie jest już zamknięty, no zostało nam założyć... Brakuje nam wału. Wał, no bo tutaj jest... Który ogarniemy w tym tygodniu, więc w zasadzie temat spięcia całego napędu będzie już zamknięty. No, cały sprzęt tutaj do skrętu, no to zaopatrzył nas Koel Motorsport. Bardzo fajny zestaw, generalnie wszystko pasuje normalnie, jakby było z tego samochodu. Co, wszystko wykonane precyzyjnie. No, sama przyjemność montować. Dokładnie, naprawdę to też chciałem zauważyć, że podejście pracy i estetyka jest no, na najwyższym poziomie, naprawdę. Głównym dostawcą części jest firma M-Tuning. Zapewnia tak samo topowe elementy do budowy tego samochodu. Praktycznie tak, ponad 50% tak, części. Dokładnie, jest to naprawdę mega wsparcie, mega pomoc. Jedną z takich znaczących zmian względem E36 jest klatka, naskarowa klatka, zrobiona przez firmę Jeleco Motorsport, firmę, która też dołożyła mocną cegłę do budowy projektu, za co też jestem mega wdzięczny. Wszystkie poliuretany zadbała firma Stroflex, za co też jesteśmy mega wdzięczni. Mamy poduszki silnika, mamy cały zestaw na zawieszenie. Poduszki z szyni biegów. No cały wózek, wszystko, całe kompletne auto postawione jest na poliuretanach właśnie firmy Stroflex.
O, jesteśmy na dobrej drodze. Także cóż, Piotr, no... Szacuj, dzięki wielkie naprawdę. Ja dziękuję, bo fajnie budować projekty na takich częściach i z takimi ludźmi. Dokładnie. I też mogę tu wam powiedzieć, że Piotr będzie mechanikiem, który będzie jeździł ze mną na wszystkie rundy. No, kto jak lepiej zna to auto. Dokładnie, no. Postaramy się, żeby jeździło bezawaryjnie, żeby nie była potrzebna pomoc mechanika. Dokładnie. Słuchajcie, moi drodzy, bardzo miło było wam przedstawić Piotra i zaprezentować cały tutaj proces i progres budowy tego samochodu. Pracy jeszcze troszkę jest, ale z takim tempem, jak tutaj Piotr walczy, to ja jestem spokojny, że to auto pojawi się na Kłodzku, więc cóż, jeszcze raz dzięki wielkie. Innej opcji nie przewidujemy. No nie przewidujemy. Z tego miejsca pragnę również podziękować wszystkim moim partnerom i sponsorom. Słuchajcie, bez waszej pomocy naprawdę byłoby ciężko i pewnie to auto nie powstałoby raz, że w takim tempie i raz na takim poziomie. Tak samo wszystkim ludziom, którzy mocno wspierają, którzy dają swoje mega serducho, którzy zostali ze mną i na których tak naprawdę mogę liczyć. Także dla was wszystkich naprawdę mega wielkie dzięki i mega wielki szacunek.